Pershing Król Życia. Historia bossa numer 1 już w sprzedaży. Zamów w sklepie internetowym crimeshop.pl. Witam Państwa serdecznie. Piotr Szatkowski, Kryminalna Polska, to jest program Przesłuchanie, a dziś moim i Państwa gościem jest Karol Bigda. Witam Cię, Karolu. Witam, witam. Serdecznie. Dziś opowiemy historię tak naprawdę jednego SMS-a, która doprowadziła do skazania Cię na 5 lat więzienia i prawie 400 tysięcy złotych w przypadku mienia. Zacznijmy może od pewnego weekendu majowego, który rozpoczął tą całą machinę. Może o tym poprosiłbym, żebyś opowiedział. Tak, tak. To był weekend bardzo długi majowy dla zwykłego Kowalskiego. Jak sobie wziął 3 dni wolnego, to miał 9 dni. No i zaczął się tak jak każdemu, powoli, normalnie. Przypomnijmy, ale rok to był 2012, tak. I to było chyba od 1 maja. Ponieważ wszystko było pozamykane, ja nie pracowałem, bo się zajmuję budowlanką, więc wziąłem sobie na pewno wolne i do pizzerii Esato w Komorowie przychodziłem siostrze pomagać. Do tej też pizzerii przychodziła jej koleżanka, Dorota. I Dorotę tam poznałem. Jednego dnia poznałem, drugiego już coraz lepiej się z nią poznawałem, a trzeciego dnia już poszedłem do niej na noc. Więc to był taki szybkie zapoznanie, no tak bym szybki to powiedział. Romans, szybki można to romans, tak nazwać. Tak. I ten romans stał się później przyczyną Twoich problemów, tak? To dokładnie. Okej, okay. Opowiedz dalej, bo w ten weekend majowy miało jedno zdarzenie, pewne miejsce, które pociągnęło sobie. Jedno zdarzenie miało miejsce, tak. Od samego początku wiedziałem, że Doroty mąż przebywa w areszcie. Nie wiem, czy w areszcie, czy w zakładzie karnym, ale wiedziałem, że siedzi. Nie wiedzieliśmy nawet, kiedy wyjdzie, nawet ona nie wiedziała. No i zostałem u niej na noc z 3 na 4 maja w 2012 roku, tak, tak. To była tam blok w Pruszkowie, który tam wynajmowała razem ze dwójką swoich dzieci. No i to było około, nie wiem, nie będę też teraz mówił godziny, bo później znów pan prokurator sobie wyciągnie wnioski jakieś z tego. Więc to było rano na pewno, 4 maja i wziąłem, ktoś zapukał do drzwi, ja wstałem i zobaczyłem przez wizjer, już to powtarzałem, zobaczyłem przez wizjer, że to jest jej mąż. Że to było pierwsze piętro, wyszedłem, żeby nie było problemów, bo na pewno to by była bójka, bo chyba każdy by tak postąpił. Wyszedłem z tyłu, ona rozstrzygnęła jakoś to z mężem. I od tamtego czasu byliśmy dalej razem, tylko przez 7 dni jeszcze mieszkaliśmy u jej siostry. No właśnie, nie dowiedziałem się imienia. Mieszkaliśmy u jej siostry ciotecznej w Ursusie. Tak przez tydzień czasu, zanim znaleźliśmy mieszkanie. Później znaleźliśmy mieszkanie na ulicy Wokulskiego. Mieszkaliśmy tam około 3 miesięcy. No i tam się nasze życie toczyło powoli. Później po tych 3 miesiącach, jak tam mieszkaliście, rozstaliście się, tak? Rozstaliśmy się, tak, ze względów i osobistych jakoś, no i ze względów materialnych, bo nie było nas stać na utrzymanie ani mieszkania wspólnego, ani dwójki jej dzieci, bo była od męża odsunięta, czyli odsunięta pewnie od jakiegoś tam portfela, można tak to kolokwialnie powiedzieć. Ona wróciła do tego męża po rozstaniu. Wiem, że wróciła, dowiedziałem się o tym od znajomej, wróciła do męża. Nie było to bardzo jakoś tam dobrze u nich. Podobno ją zamykał w mieszkaniu na Ursusie. To sama mówiła mi Joanna, że nie ma tam lekko po tym wszystkim, bo on przecież wiedział o tym, że byliśmy razem. Więc pewnie ze względu na to ją tak traktowała, nie inaczej. Mhm. W międzyczasie z telefonu, gdy jeszcze byliście razem, z telefonu Doroty wysłałeś SMS-a do jej męża. Tak, jaka była treść tego SMS-a? Już mówię całą tą historię, bo mi się wydaje, że każdego by zabolało to, co napisałem, bo później po przemyśleniach
i po powiedzeniu tego trzecim osobom, no faktycznie można wziąć pod uwagę, że mógł się za to mścić. Ten SMS brzmiał tak, że po kilkukrotnych telefonach do Doroty, jakie wykonywał, zauważyłem u niej zmianę i zmianę nastroju i tak dalej, więc postanowiłem jakby wziąć sprawy w swoje ręce. No i napisałem do niego SMS-a typu, żeby się od nas, delikatnie mówiąc, odczepił i że ja zaczynam wychowywać jego dzieci, a jego najmłodszy syn, który był tym oczkiem jego w głowie, napisałem, że mówi do mnie tato. Ten SMS odbił się echem i to szerokim, bo ludzie o tym mówili po prostu. Czyli go zabolał ten SMS, można to no, tak teraz jak powiedzieć. Ja na to patrzę z perspektywy czasu, mnie też by zabolał, więc... No też jestem facetem, ojcem i mnie zapewne też taki SMS wysłany przez innego mężczyznę by zabolał. Natomiast ten SMS, tak jak twierdzisz, by miał duże znaczenie w tym, co się działo później. Tak, bardzo duże, no bo... później nic z tego, nic owego, no zostałem posądzony o to, co mówiłeś na samym początku. Jaki jest wyrok, tak, ale wróćmy jeszcze do wcześniejszego od tematu. Mąż Doroty został zatrzymany. Został zatrzymany i tam w grę wchodziły narkotyki. Tak. Po tym zatrzymaniu poszedł na współpracę z policją. Tak. I będąc już na współpracy z policją, pomówił ciebie. Przypisał tobie pewne transakcje. Tam chodziło o 17,6 kg marihuany i 13 kg amfetaminy. Co z tą niby amfetaminę to jeszcze ode mnie brał, a ja niby jeszcze od kogoś miałem brać no, w tamtych czasach. Tam było tak, że on tobie miał sprzedawać marihuanę, tak, a ty jemu... Amfetaminę. Czy ty kiedykolwiek wcześniej byłeś karany za jakieś narkotyki? Absolutnie, nawet nigdy nie byłem spisany przy kimś, kto miał, łóżmy przy sobie, nie wiem, jakąś tam gram marihuany albo jakiś gram amfetaminy, no nie wiem. Czyli nigdy. To, że zeznał tak na ciebie, można potraktować jako jego zemstę właśnie za tego SMS-a, tak? Według i za całą sytuację. Za całą sytuację. Była... Nawet jeżeli się zagłębimy dalej w zeznania, jedna 60 Andrzej R. mówi nam oficjalnie, jako skruszony świadek, że nie zna Karola Bigde, ale wie, że Mateusz, będąc w więzieniu, mówił mu, że będzie się mścił za romans jego z żoną. To tak w skrócie. Jest to oficjalnie w aktach. I tej zemsty dokonał, no, dokonał. Tak? W jego wypowiedziach tego Mateusza, tej 60, jest wiele nieścisłości, jak choćby tak, z dostarczaniem tobie towaru, tak? Tak. Tam chodzi o takie wąskie, wąską uliczkę. Opowiedz proszę o tym. Jest to wąska uliczka, bo mieszkałem wtedy na ulicy Szpitalnej 55 w Pruszkowie i jest nie to, że siatka, tylko jest parkan betonowy, obok stoi blok. Mamy tam prześwitu około 2 metrów, czyli sąsiadka, jak do mnie wjeżdżała Seicento, to wjeżdżała na lusterka. On na sprawie sądowej, tam chyba drugiej z kolei, zeznawał, że wjeżdżał do Karola pomiędzy parkan, a pomiędzy budynek, wysiadał z samochodu, dokonywaliśmy transakcji i wsiadał i wyjeżdżał. Przy czym ja od razu to sprostowałem, bo wiem, jaka tam jest szerokość. Mówię, że nie da się tam wjechać samochodem i otworzyć drzwi, choćby Seicento, a on z zeznań wiadomo, że posiadał Volvo S60. No, jesteśmy facetami, znamy się na samochodach, wiemy, że to ma gabaryty. Od razu to było w 5 sekund odbicie piłki, jednak wysoki sądzi nie, wjeżdżałem tyłem, Karol otwierał bagażnik, wyciągał sobie towar, wkładał pieniądze, dziękuję, do widzenia. Jakie to miały być kwoty pieniędzy, bo to też jest bardzo ważne. Oj, kwoty pieniędzy, no to ja mogę powiedzieć szczerze, że jeszcze nie miałem 50 tysięcy w rękach, a tu nawet mu dawałem po 58 tysięcy, 36 tysięcy. W tamtych czasach pracowałem na budowie. Jak dobry był tydzień, zarabiałem 1000. To już wtedy się cieszyłem, że mi wystarczy. No a on mówił o takich sumach, o których, no... Jak to się mówi? Bajońskich? Czy coś takiego? Tak, no sumach niewyobrażalnych dla ciebie na tamte czasy, tak? Którymi nie dysponowałeś po absolutnie prostu. Zeznał na ciebie ta 60 o tych transakcjach właśnie, no takie duże kwoty pieniędzy, duże ilości narkotyków. Powiedz mi, czy prokuratura dopytywała ciebie, skąd ty mogłeś mieć te narkotyki, komu je sprzedawałeś, jak to wyglądało? Nie, nie, nie.
prokurator, który mnie przesłuchiwał za pierwszym razem, pan Andrzej Rybak, od razu pytał o daty, wszystko. Ja wiedziałem, że to jest tylko i wyłącznie majówka. I on strasznie naciskał daty. No to dla mnie majówka, no to wtedy był 1-3, ale 4 wypadał w piątek. Więc bardzo mnie z tym później utożsamił, z tym 4, że to była majówka, a później się okazało, że on 4 wyszedł. Mhm. Czyli dla ciebie to był długi weekend majowy, tak, i nazywałeś go po prostu majówką, prokurator się czepił tego, że 4 to już nie była majówka. Tak, tak. Przy zeznaniach, nawet jak jeszcze już mówimy o tym prokuratorze, czepił się mojego brata, skąd wiedział, że to był 2012 rok. No bo mieliśmy euro. Tak? Mhm. Przychodził do mnie i do Doroty do mieszkania na euro. No to pan prokurator, żeby pokazać, jaki on jest taki nieświadomy, że może ktoś tam mataczył albo co, to się pytał o wyniki meczów. No. No to już jest nieporozumienie, a to, przypomnijmy, był już po 16 roku, gdzie ty dostałeś akt oskarżenia wtedy, tak? Tak, pytał się, kto został mistrzem, kto ile bramek strzelił, no tak, żeby, nie wiem, podbudować to wszystko. Okej, na chwilę obecną jest wyrok pierwszej instancji, tak. Te 5 lat i prawie 400 tysięcy złotych przypadku mienia. Niebawem apelacja. Tak, 23. Ja czytałem apelację twojego mecenasa, bardzo dobrze napisana, podważa tam tak naprawdę we wszystkich kwestiach tą 60. Tak. Myślę, że jeżeli sąd nie pochyli się nad tym i nie zastanowi, no to będzie kolejna porażka wymiaru sprawiedliwości związana ze skruszonymi bandytami. Dodajmy, że na ciebie nie ma żadnego innego dowodu prócz słowa tego 60 Mateusza. Nie ma i nie będzie. Ja nawet, który człowiek, który ma on za dealera na przykład i prokuratura, bierze se na świadków 3 dzielnicowych swoich, co wiedzą o tobie za przeproszeniem wszystko. Co zeznali dzielnicowi? Że jedyny mój mankament, jeden z dzielnicowy, no to, że po robocie nieraz piwko se wypije. Co, budowlanka taka jest rzecz, choć teraz no już budowlanka trochę idzie w lepszym kierunku, już nie pijemy w pracy. No ale, no tak, tylko zeznał to. Drugi powiedział, że o mnie nigdy nic nie słyszał złego. Trzeci to samo powiedział. Wróćmy jeszcze do romansu. Tak. Dorota, z którą miałeś romans, jak uznał sąd, ona zarzekała się, że takowego romansu nie było. Jak myślisz, dlaczego? Mi się wydaje, że tylko i wyłącznie ze względów na to, że ona się bała męża. Może bała się, że jeżeli na sprawie dobrze zezna, nadal będzie mogła mieć profity po prostu z niego. No nie oszukujmy się, no wcześniej Dorota podobno miała jakieś życie na poziomie, później przy mnie, no niestety tego życia na poziomie nie miała, więc no jest, no jeżeli nie wiadomo o co chodzi, chodziło tam o pieniądze. Ale sąd na szczęście to uwzględnił, że romans był. Czyli sąd dopatrzył się tego, że potwierdził, że taki romans był, choć ona temu zaprzeczała. Tak. Mhm. Dorota, jak wiemy, teraz przybywa w areszcie. Areszcie i tam też chodzi o narkotyki, tak? Właśnie. Tu się zarzekała, że ona nigdy nie miała z tym nic wspólnego, przy czym szybko czas zweryfikował ją i po jakimś, to chyba było w tamtym roku w gazecie Super Expressie, bo do mnie to dotarło, później do mojego adwokata, zatrzymanie jej i jakiegoś jej kolegi, nie wiem kto to jest. Czyli miała tą styczność. Jednak widocznie miała, nie jest taką białą głową, jak to by się wydawało, choć przy mnie nic do końca nie mówiła. Jak ty ją oceniasz teraz z perspektywy czasu? Bardzo trudne pytanie, jak ją oceniam. Widać, że to, no, przez to może użyję takiego słowa, jak mówi się w więziennictwie, taka chorągiewka, gdzie tam powiało, tam ona była. I to jest dziwne, bo to jest matka dwójki dzieci. No. Nie wiem, czym ona się kierowała wtedy. No, 60 Mateusz, wiemy, czym się kierował. Chęcią zemsty, no, tak? Tutaj chęcią zemsty. Wiesz co, ja jeszcze dopatruję się czegoś takiego, że tutaj te transakcje, te ilości, o których on tutaj mówi, mogły mieć miejsce, tak? Natomiast on sobie zmienił prawdziwego dealera, z którym to robił, na ciebie, tak? Bardzo prawdopodobne. Ja też miałem 10 miesięcy na różne przemyślenia, choć pół roku mojej tam traumy było, później zacząłem się budować, bo nie mogę upaść psychicznie i będę walczył z tym, bo to
no bez walki się nie poddam. Więc na pewno doszło to do mnie, że on bał się, mógł jakiegoś się bać pomówić, no bo by wiedział, jak za to się w takich kręgach dzieje, bo ludzie mi tam dużo opowiadali. Mogły różne rzeczy się stać. No to wziął sobie takiego chłopaka, który nie dość, że na budowie sobie pracuje, to może trochę tam dorobi, ale ani nie będzie go stać na dobrego adwokata, ani mu nikt nie pomoże. I tak, no ale... No i przede wszystkim poderwał mi żonę, tak, tam, tak sobie pomyślał pewnie, tak? Poderwał mi żonę, mam teraz okazję się zemścić. Oczywiście. Mhm. Tylko wystarczyło nazwiska przełożyć. A po takim, no przecież mnie zamknęli, tu jest niby, że 2012, ten cały proceder, ja zamknięty w 2016, a jeszcze sąd odrzucił możliwość zajrzenia w jakąś akcję, czy była prowadzona przeciwko mnie. W tym, no bo załóżmy, że on chyba tam około 14 roku zaczyna zeznawać, czy 13. No to już policja mnie obserwowała, bo daje tam zeznania swoje. No ale nikt nam nie pozwolił zajrzeć, czy były jakieś czynności prowadzone. Nie ustalono, od kogo kupowałeś, absolutnie, komu mogłeś sprzedawać, nie, nic, nie, tak? Więc to wszystko jest wirtualne. Oprócz jego słów, wszystko przemawia na moją korzyść. To jest dziwne. Ale sąd tego nie bierze. Absolutnie. Pod uwagę, bierze. Oprócz jego słów, tak jakby, no nie wiem, był wyrocznią. Ciekawe, czy jakby powiedział na jakiegoś... No teraz to ja mogę przecież powiedzieć na każdego, że od tego brałem to, a temu handlowałem. Dokładnie, więc właśnie powiedziałeś, że sąd wierzy jemu, tylko twoich słów nie bierze pod uwagę. Dlaczego? W mojej ocenie dlatego, że on zeznawał jeszcze na inne osoby, tak? Gdyby okazał się niewiarygodny w twojej sprawie, no to automatycznie można by podważać jego wiarygodność w innych sprawach. Mhm. Takie jest działanie tego systemu. No mamy kolejny przykład, jak można wplątać niewinnego człowieka w aferę. No miejmy nadzieję, że ten sąd apelacyjny tutaj sięgnie dogłębnie. Mi to by wystarczyło, jak oni by to tylko przeczytali. Bo tam jest wszystko jasne. Tam trzeba przeczytać i po prostu ukarać osobę, która... Też ja to sobie nieraz myślę, że ten wymiar sprawiedliwości to jest albo leniwy, albo im wszystko podsuwają i oni pykają. No przecież tam jest... No dla zwykłego Kowalskiego wystarczy to przeczytać. Tutaj widzi romans, tutaj za chwilę nim... Tutaj miałem z nim romans, tutaj w tych datach z jego żoną się, nie wiem, spotykałem i robiliśmy różne dziwne rzeczy. No który się szanujący jakiś dealer, tak jak on, gruby dealer, by takiemu dealerkowi pozwolił? No właśnie, wiedząc o romansie. Tak. O romansie. On zeznawał, że on się domyślał, ale dopiero mu później ktoś powiedział. Zeznał na ciebie, ponieważ cię chciał zemścić. Ja myślę, że tak skwitujemy tą sprawę tutaj. Karol, ja ci życzę powodzenia w tej apelacji. Będziemy śledzić to wszystko. Drodzy Państwo, jest to przestroga dla wszystkich, że tak naprawdę z jednego SMS-a z historii miłosnej można trafić do więzienia na 5 lat i karę w przypadku mienia prawie 400 tysięcy złotych. Zastanówcie się, to może dotyczyć każdego z Was. Karol, jeszcze coś chciałeś dodać na zakończenie? Będę walczył, póki piłka w grze. Piłka jest nadal w grze, także walczymy. Karol, ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę. No i poinformujemy Państwa o wyniku tej apelacji. Do zobaczenia.